Dobra, zabiłem już wszystkich. Nie, jeszcze jeden. Aaaa! Ej, tu można się skrywać, Ania. No ja wiem, ja się skrywam. A ja nie wiedziałem, Rebeka, ja stoję, piję. Jak możecie zauważyć, robiłem właśnie zdjęcia 24-70 2.8 Canona. Jest to mój ulubiony obiektyw i na pewno dowiecie się o tym więcej, bo będzie osobny film o wszystkich moich obiektywach, między innymi o tym moim kochanym dziecku. Dobrze, lecimy dalej w trasę. No dzień dobry, witam w 2020 roku. Tak, dobrze powiedziałem, 2020, tak. Jadę właśnie teraz do Gdyni, słuchajcie. Mam na liczniku w tym nowym samochodzie przejechane już 14 400 km. I powiedzieli mi, przynajmniej Tomek z Precyzyjnych i jeszcze jeden znajomy, że nowy samochód lepiej szybciej wymienić w nim olej po prostu i iść do serwisu właśnie i zapłacić samemu od siebie, niżeli czeka ten okres, którym się płaci, którym właśnie nie płacisz. Bo według BMW, jak ja przyjadę przy 20 bodajże 5 tysiącach kilometrów, to wtedy wymieniają mi za darmo ten olej i to się wylicza w leasing. Natomiast jest to często jakby za późno, niektórzy tak powiedzieli przynajmniej, więc jadę właśnie, jak widzicie, szybciej. I zapłacę sam od siebie za tą wymianę oleju po prostu, żeby było bezpieczniej. Podobno w Volkswagenach też tak jest, że chyba idziesz nawet tam mając 30 tysięcy km na liczniku, a się okazuje, że jest to właśnie za późno i już są uszkodzone silniki. I dlatego właśnie stwierdziłem, że pojadę dużo szybciej i zrobię to jak należy. A chciałem wam jeszcze powiedzieć, że po prostu spędzicie dzisiaj ze mną dzień. Teraz widzieliście, byłem właśnie u Precyzyjnych, robiłem zdjęcia, więc mniej więcej zobaczycie sobie, jak wygląda taki mój luźny dzień. Robiłem zdjęcia u Precyzyjnych, wczoraj byłem jeszcze u innego klienta, robił też tak na szybkiego, na spontanie zdjęcia. Teraz jadę do BMW. Za chwilę będziecie widzieli się jeszcze z Anią, bo Ania jedzie akurat za mną swoim samochodem. I co jeszcze? Pójdziemy sobie do kina, pogadamy, więc taki luźny dzień. A długo już nie było takiego normalnego vloga, także zapraszam serdecznie. Spędźcie ten dzień właśnie ze mną. Tak sobie jadę, jadę i patrzę, a przede mną Go Amo. Także może powiedzieć, że spotkałem kolegę, skoro ja jestem Go BMW X4, to tutaj mamy Go Amo w X6. Siema! No dobra, czas na śniadanko. A to jest Ania. Brak śniadania. Śniadanko. Ja sobie wziąłem wajgla. Aniu się wzięła sobie prosty razem. Ostre mutanty. Ostre mutanty, co powiedziałeś? Jesteśmy już po śniadanku i teraz jest godzina 11 za chwilę, a my idziemy gdzie? Do kina. Do kina. Kto normalnie chodzi o 11 rano do kina? Nigdy nie byłem tak wcześniej w kinie chyba, a ty? Byłam na wycieczkach szkolnych. No dobra, wycieczka szkolna rzeczywiście, a tak prywatnie? Ni cholera. Więc jest to coś nowego, nasz debiut. Robimy dzisiaj coś wyjątkowego. Nasz pierwszy raz. Sprawdzamy kolejny polski film. Kochanie, ja nie wiem, jak ty się przeciśniesz przez tych wszystkich ludzi. O rany. Przepraszam państwa, że tak głośno mówię, ale jestem zaskoczony tym, jak tu jest tłum. No dobrze. Przepraszam, mógłby pan poszedł nogi? Dziękuję. O rany. O, przepraszam, nie chciałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie mogę dołączyć? Ulala. A to lecimy z Mayday. Recenzja za chwilę. Przyjechaliśmy właśnie na bulwar, na spacerek, ale jak patrzymy na to, że taka pogoda jest, to raczej nie idziemy. Ale za to ptaszkom się chyba podoba, bo dużo tych ptaszków coś tam na dworzu. Nie wychodzimy na dwór, bo pada, ale teraz recenzja. Chcieliście? Mówimy. Obejrzeliśmy dwa polskie filmy w ciągu ostatniego tygodnia. Parę dni temu widzieliśmy, jak zostałem gangsterem, tak? Nie chciałem w ogóle na to iść. Tak, nie chciałem na to w ogóle iść. To ona mnie namówiła, powiedziała, chodź, to ma dobre recenzje i ludzie mówią, że to jest fajne. No dobra, to się zgodziłem i przyznam, że dobrze, że poszedłem.
Jak zostałem gangsterem jest naprawdę dobrym polskim filmem. Powiem wam, że fajne są ujęcia, ja patrzę pod względem technicznym, więc fajne ujęcia są. Jak na polski film, to nie było to zrobione to byle jak, tylko były po prostu to dobre ujęcia, że powiem, dobre przejścia, kadry, więc jakościowo jest na poziomie. Historia jest sama w sobie, no, też ciekawa, więc fajnie się to obejrzało. Gra aktorska, wszystko mi się podobało, więc stwierdziłem, że jest to jeden po prostu z lepszych polskich filmów, na które akurat warto pójść do kina. Co ty możesz powiedzieć od siebie na temat tego filmu? Że mi się bardzo podobało, była bardzo dobrze skomponowana muzyka do filmu. W sensie te... Ma rację, bo to też mówiłem w czasie oglądania seansu. Przepraszam, ale muszę, rzeczywiście. Tak ona mówi, muzyka jeszcze była tam świetna przecież. No, muzyka w filmie. Ja jeszcze pamiętam, jak podczas seansu ci powiedziałam, że Ania, patrz, ta muzyka jest, kurde, bardzo dobra. Już na samym początku mi się podobało właśnie, bo była naprawdę fajna muzyka. Bo tam była i polska chyba, i zagraniczna muzyka, ale naprawdę było dobrze to dobrane do odpowiednich scen i było to rewelacja. Przepraszam, mów dalej. No i tyle, fajny film. Bardzo dobrze się oglądało. Momentami, znaczy generalnie dosyć długi, bo trwał ponad 2 godziny, ale naprawdę się nie dłużył tak naprawdę i było spoko, fajny film. Dokładnie jak tak. Na polski w ogóle. Tak, nie dłużył się, więc ogólnie polecam, żebyście poszli to do kina i dajcie znać, czy wam się też podoba w komentarzu. Piszcie. Jestem ciekaw waszego zdania. A dzisiejszy film, który obejrzeliśmy, to był Mayday, nie? No, to była po prostu polska typowa taka komedyjka. No co, po prostu typowa komedyjka, tutaj nie oczekujemy żadnych ambicji, niczego tam. To po prostu sympatii do aktora, czyli do... Piotra Adamczyka. Dokładnie. Czasami nie zapamiętuję nazwisk, ale bardzo lubię tego aktora. Akurat w rolach komediowych jest naprawdę świetny. I uważam, że ten komedyjka jest jak najbardziej spoko. Film po prostu, no nie ma co więcej mówić. Żeby się pośmiać, to tak troszeczkę można przyjść, uśmiechnąć się, nic więcej. Bo to nie jest żaden ambitny film, ani nic twórczego, nie? Tutaj już nie ma super muzyki, jakichś przejść, kadrów i tak dalej. To jest tylko tyle, żeby obejrzeć. No, poszliśmy dzisiaj, bo mieliśmy chwilę czasu. Właśnie wstaliśmy bardzo szybko, więc prawdopodobnie pójdziemy teraz jeszcze kimać w samochodzie. No, idziemy spać? No właśnie mi się nie chce, bo wypijam tą kawę, wypijam tą kolę. W ogóle nie polecam mieszania kawy z kolą, to jest obrzydliwe. Ja myślałem, że ty powiesz zaraz, że tak idziemy spać i chciałam być taki śmieszny i zrobić takie ujęcie. Albo pokażę wam. Powiedz, tak idziemy spać. To co, idziemy spać? Tak, idziemy spać. Było śmieszne? Ja już śmieszyło. Namówiłem Anię, żeby wzięła udział w fajnej grze. Czyli będzie VR-ka i Ania będzie chodziła po desce między dachem. Coś pierdolnąłem. W szkło wlazłem, ale okej. I zobaczymy, bo Ania się boi. Ona mówi, że ma lęk wysokości i ona się bardzo cieszy na tę grę, tak? Yeah! Aniusia, słyszałaś? Będzie ta twoja gra. Nie twoja chyba. Parę dni temu byliśmy w Redzie, też graliśmy VR-kę. I powiem wam, tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że skoro mamy chwilę czasu i czekamy na samochód od Zdunka, zanim wymieni olej, to znaleźliśmy Google Gdyni też. Jak się pani czuje? Jak emocje? Czy jest pani podekscytowana tym, co panią czeka? Czy jest pani ubezpieczona? Czy jest pani ubezpieczona? Dobrze. Za chwilę znajdzie się pani w Nowym Jorku, dobrze mówię? Tak, tak. No. Zawsze chciałaś być w Nowym Jorku. I będziesz miała okazję zrobić coś szalonego. Kopiemy go w Glasgow'u. Proszę poruszyć nimi trochę górę, jakby chwilę jest czarna, obraz, ale się pojawi, wtedy musimy dopasować je do oczu, tak żeby obraz był jak najbardziej wyraźny, okej? Okay? Mhm. I proszę. Dobra, gdzie pani teraz jest? Na ulicy. Na ulicy. Dobra. Niech pani. Do naszego obejrzy. Wchodzimy sobie do ulicy. Obracamy się. I teraz naciskamy przycisk plank. Ok? Całą dłonią naciskamy. Dobra. Nie działa. O nie. O, ale to jest creepy. Ja nie chcę. Dobra. Ale to jest creepy. Jest pani przed deską? No. Dobra. To idźmy przed siebie. Ja nie. Pewnym krokiem. Ja serio nie chcę tam iść. Ja się boję. Jak na wybiegu? Nie, serio, ja się boję. Ej, tu coś jest w ogóle. Jakby jest tylko deska, po której ma pani przejść. Nie, serio, ja nie chcę. Ja się boję. Warto chociaż postawić 2 kroki. Ale proszę nie oszukiwać i iść po desce. Ale to jest creepy. Tak warto chociaż do połowy dojść. Nie. Mi się normalnie w głowie kręci.
Nie dojdzie pani do połowy? Nie ma szans. Ja wiem, że to jest gra, ale ja się naprawdę boję. Dajesz, kotku. Na końcu deski jestem ja. Jeśli mnie kochasz, to dojdziesz do mnie. Nie, nie chcę. No i dasz mi buziaka. Nie chcę, serio. Bo jak dojdziesz do mnie, to stanę się widzialny, a tutaj jestem duchem i jestem uwięziony na końcu deski. Nie chcę. Dajesz. Ale ja sobie popatrzę, to jest fajnie. Fajny widok w Nowym Jorku. No, ale to jest straszne. Jakby na końcu czekam na panią tort, warto do niego widzisz? Dojść. Zamiast tortu jest, zamiast ja jestem tort. Zamiast mnie jest torta, tak. Mogę, od razu stanęła bardziej pewnie. Świeżo upieczony, bardzo dobry. Tak jak ty robisz, to jest z creme brulee w środku, wiesz? Ja i tak nie przejdę tej deski. Ale ja sobie lubię popatrzeć. Czyli powiem, mi się naprawdę to nogi. Ja się boję. I ten obraz jeszcze nie lecisz. Tak się podobało? Ogólnie strasznie, w sensie takie rzeczywiste było. Ale jakby w składaniu chyba najgorszy jest ten pierwszy moment. W składaniu jest najgorsza ta pierwsza sekunda, bo już jest live. Ale się spłuciłam strasznie ze stresu. Pokaż. To było takie stresujące. Chcę pan teraz spróbować? Pewnie, że tak. Strasznie, to jest, mi się cały czas ręce trzęsą. Się... Ale to jest... To jest creepy, co? Ale to jest super. Ale mega. Dzięki temu, że jest ta deska, to jest super uczucie. Ale... Ale jazda. O kurde, kotku, dopiero teraz to czuję, jak ty. No, to jest straszne, serio. Ale mega z tego. Ej, ale nie, to jest super, naprawdę. Ja już kilka razy na bungee skakałem, to jest super. O kurde. Ania, ale się patrzyłam w górę, chciałaś to biorę z creepy. Dlatego ja nie patrzyłam. Dobra, zabiłem już wszystkich. Nie, jeszcze jeden. Aaaa! Ej, tu można się schylać, Ania. No ja wiem, ja się schylę. Ja nie wiedziałem, ale taka, ja stoję, jak piję. Kurwa, ty chuj, nie chodź tam. Uwaga! Dobrze, obroniłaś mnie, bo ja tam tylko patrzyłem. Idą pod spodem, o dobrze. Ja się przyniosę na inne miejsce. Ja też jestem gdzie indziej, ja nie wiem w ogóle gdzie jest. O, ja cię widzę, jestem w twojej lewej. Siema. Okej, idę znowu mostem. Widzę. Pograliśmy sobie całą godzinę w sumie. Graliśmy jakieś strzelaninki, znaczy włóki przeciwko ogrom. No, tak? Ogrom, tak. Przeciwko mnie. I graliśmy, co jeszcze? A, przeciwko zombie. Więc strzelaliśmy do zombie w multiplayerze. Fajnie było. Ona miała swoje stanowisko na swoim. No. Fajnie to było. No drogie to jest ogólnie. VR-ki są drogie gry, ale jest fajne. Ania cały czas mówi, że co? Że chcę mieć to w domu. Ale ja chcę mieć dwa to w takie domu. Urządzenia. Będzie fajnie. No. Powiem wam, że dopóki sam nie zagrałem i tak tą grę na desce, to nie wiedziałem, że rzeczywiście jak założysz okulary, to wtedy się dopiero wczuwasz, że jesteś w tym danym miejscu, bo to nie jest takie hop-siup, jakby się wydało. Naprawdę to można się tego bać, więc rozumiem te obawy Ani. Wierzcie mi, dopóki tego nie spróbujecie, to nie zdajecie sobie sprawy, jak to naprawdę jest takie przerażające i naprawdę wczuwasz się to. Tak jest. A to Ania jedzie do Bydgoszczy. Papa. Da, 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 da. Tymczasem ja się zbieram do domu, Ania pojechała właśnie do Bydgoszczy. Dziękuję, że spędziliście z nami ten dzień. Jadę do domu i będę właśnie montować ten film. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Peace!